We wrześniu 1939 roku małe czołgi rozpoznawcze zwane tankietkami były podstawowym uzbrojeniem polskich pododdziałów pancernych. Rzeczpospolita przystąpiła do wojny obronnej, posiadając na wyposażeniu wojska około 600 takich pojazdów. Pomimo że część z nich przetrwała krwawe walki, po kampanii wrześniowej nikt w Polsce nie zobaczył już tankietki przez niemal 70 lat. Tankietka, czyli po polsku czołżek. Malutki czołg. Skąd się wzięła nazwa TK? Istnieje wiele koncepcji. Jedna z nich mówi, że jest to po prostu transporter karabina. Nie karabinu, jak to się dzisiaj mówi, tylko karabina. Ponieważ rodowód tego czołgu pochodzi z brytyjskiego lekkiego pojazdu opancerzonego gąsienicowego, który nazwano potem Bren Carrierem, czyli nośnikiem karabinu maszynowego Bren. Zakupiliśmy do prób 10 pojazdów opancerzonych, gąsienicowych, otwartych od góry, Bren Carrierów, Carden Lloyd. Pojazdy te były testowane w 1930 roku na poligonach polskich i zdały egzamin jako nośnik karabinu. Natomiast koncepcją polską było to, żeby te lekkie pojazdy opancerzone wykorzystać również do rekonesansu w wersji, powiedziałbym, działań czołgowych, ponieważ Armia Polska nie posiadała dostatecznej ilości pojazdów bojowych tego rodzaju. Mój tata w 1937 roku został powołany do służby wojskowej, którą wypełniał w 4. Batalionie Pancernym w Brześciu. Kiedy zbliżała się wojna, był już wtedy instruktorem w Szkole Mechaników Czołgowych w stopniu kaprala. W 4. Batalionie Pancernym głównym pojazdem pancernym były tankietki TK3. Konstrukcja napędzana silnikiem Forda A posiadała nowoczesny układ jezdny. Wytrzymałe gąsienice ze stali manganowej, pełne opancerzenie i dwuosobową załogę. Uzbrojenie tankietki stanowił karabin maszynowy Hotchkiss, wzór 25 kalibru 7,92 mm. Inżynier Lloyd, który wizytował tutaj Polskę w 1931 roku, stwierdził do konstruktora prac zawieszenia, do inżyniera Edwarda Habicha, że tenże inżynier Habich zrobił najlepsze zawieszenie jego czołgu na świecie, bo trzeba Państwu wiedzieć, że te czołgi były produkowane w różnych krajach świata. W 1939 roku tata, kierując tankietką TKS, brał udział w walkach w okolicach Mławy, Przasnysza w ramach wystawionego do wojny dywizjonu 91.
Jak wrócił spod Tomaszowa Lubelskiego na zdobycznym motocyklu, wtedy kiedy zniszczył swoją tankietkę, cały swój mundur, dwa wisy w kaburach, pasy, koalicyjki, wszystko co było wyposażeniem żołnierza pancernego, skóra, ta kurtka skórzana, została zapakowana do tornistra takiego wojskowego, przytroczona do bagażnika roweru i tata z Lublina rowerem przyjechał do Stoczka i te wszystkie elementy były zawsze w naszym domu obecne. Były na przykład przechowywane kluczyki od tego TKS-a, który został zniszczony przez tatę i te kluczyki w szufladzie mojego taty w specjalnym takim drewnianym pudełeczku były przechowywane. To pozostało w mojej pamięci, że jak byłem przez tatę przytulany, to do dzisiaj pamiętam zapach tej kurtki skórzanej, która była właśnie taka pachnąca w wyniku tego ciągłego jej takiego pielęgnowania. Po konferencji poświęconej broni pancernej, na której tata miał szereg interesujących wystąpień, został rozpoznany jako ktoś, kto może się przydać przy restauracji tankietki, która aktualnie została sprowadzona do Muzeum Wojska Polskiego ze Szwecji. Wynikiem tych prac było przygotowanie tej tankietki do zaprezentowania jej na zbliżających się akurat targach uzbrojenia w Kielcach. Na konferencji prasowej finalizującej te targi ktoś się zapytał, dobrze, już tankietka jest prawie odbudowana, ale nie ma silnika, co z tym będzie? No to wtedy jakoś w tym takim amoku podniosłem rękę i zadeklarowałem, że będziemy kontynuować pracę przy tankietce i doprowadzimy ją do pełnej sprawności. Te działania były inspirowane przez mojego taty, bo on mi powiedział o takim, że miał taki sen, że pluton tankietek został odbudowany. I tak zaczęła się ta przygoda z TKS-em. Pomimo, że pojazd nazwano czołgiem rozpoznawczym, tankietki nie były czołgami i nie miały służyć do walki z nimi. Małe, szybkie pojazdy miały zapewnić rozpoznanie w trudnym terenie i tak zostały skonstruowane. Niewielki nacisk jednostkowy ułatwiał poruszanie się po bezdrożach. Tankietki pokonywały brody o głębokości do 50 cm i pochyłości o kącie nachylenia do 35 stopni. Na testach przejeżdżały nawet przez nasypy kolejowe. Wojsko otrzymało prosty w obsłudze wytrzymały pojazd, łatwy do naprawy w warunkach polowych. Obecnie w NATO używa się takiego współczynnika MDBF, Mean Distance Between Failures, średni dystans pomiędzy uszkodzeniami. Tankietka TKS miała ten współczynnik na poziomie 860 km, TK3 na poziomie 820 km. Natomiast dla porównania czołg Challenger 1, do niedawna jeszcze używany w armii brytyjskiej, miał ten współczynnik na poziomie 235 km. Po wyprodukowaniu 300 tankietek od 1933 roku rozpoczęła się produkcja znacznie ulepszonego modelu TKS. Poprawiono zawieszenie. Pojazd otrzymał szersze gąsienice ze stali manganowej i nieco grubszy pancerz z pochylonymi płytami. Kierowca miał do dyspozycji wkładkę peryskopową, a dowódca strzelec nowość zastosowaną po raz pierwszy na świecie w wozie bojowym – peryskop odwracalny, umożliwiający obserwację w zakresie 360 stopni. Ten peryskop stał się wzorem dla konstrukcji większości peryskopów drugowojennych. Peryskop z czołgu T-55, już takiego powojennego, podczas próby zainstalowania do tankietki nawet nie wymaga przesunięcia otworów mocujących. Wszystko jest dokładnie tak
tak odwzorowane jak w konstrukcji przedwojennej. Broń uzyskała nowoczesne, kuliste jarzmo konstrukcji inżyniera Napiórkowskiego, zwiększające pole ostrzału oraz celownik lunetkowy. Czołg TK, TKS, TKF to wytwór polskiej myśli technicznej, mimo tego, że oparty na pierwowzorze, który przypłynął do nas z Wielkiej Brytanii. W komunistycznej Polsce nie interesowały nikogo zabytki tego rodzaju, chyba że pasjonatów. W związku z tym wszystkie relikty, jakie znajdywano, bardzo często szły na przetopienie do hut. Ale sporo wozów tego rodzaju pozostało poza krajem. Moim marzeniem już od samego początku było posiadać w Muzeum Broni Pancernej polski sprzęt. Udało mi się skupić grupę ludzi, grupę pasjonatów, no bo w pojedynkę to niewiele człowiek jest w stanie zrobić, natomiast no, ci ludzie wykonują gigantyczną pracę. Informatyk sprawdza po internecie, poszukuje różnych rzeczy i udało się trafić na jedno zdjęcie, na którym jest niemiecki czołg Panzer III, a w tle no rysuje się sylwetka podwozia od polskiego czołgu rozpoznawczego TKS-a. Zdjęcie jest wykonane w Norwegii, no i wówczas zaczyna się no, pogoń, można powiedzieć, za tym pojazdem i jak go zdobyć. Piszę maila do pana ambasadora Winida, że no, mamy problem. Jest polski sprzęt w Norwegii, chcielibyśmy, żeby wrócił do Polski, proszę o pomoc. Norwegowie przekazali nam tą tankietkę w przeciągu pół roku. Jeszcze ją nam przywieźli. Ta nasza tankietka, która jest dzisiaj najstarszym TKS-em zachowanym w Polsce, bo z 1935 roku. Najpierw broniła polskiej ziemi w 1939 roku. Potem przejmują ją Niemcy, wywożą do Norwegii. W Norwegii norweski rolnik rozbiera górną część tego pojazdu, wykorzystuje jako ciągnik do orania w polu. W 2012 roku wraca do Polski ponownie. Rozładowujemy ją, no i ten pierwszy moment, to ja się lekko podłamałem. Ponieważ którego elementu bym nie dotykał z tej tankietki, to sypała się rdza. Nie jest to pierwszy TKS, ponieważ wcześniejsze egzemplarze trafiają do prywatnej kolekcji pana Jacka Koprzyńskiego. Trafia również do Muzeum Wojska Polskiego. Ten TKS norweski, go tak nazywam, służył zakołem podbiegunowym do wyciągania samolotów z hangarów koło miejscowości Waco. To było na wysokości Murmańska. Po wojnie Norweg w ramach odszkodowań wojennych od rządu norweskiego dostał właśnie tą tankietkę i użytkował ją jako ciągnik rolniczy. Nawiązaliśmy kontakt i przez parę lat odbijaliśmy jakby piłeczkę, badaliśmy się nawzajem. W końcu obaj chyba dojrzeliśmy do tego, żeby zrobić transakcję. Moment, kiedy tankietka już przybliżała się do naszej granicy, kiedy, że tak powiem, samochód z tankietką na sobie zjechał na polską ziemię, kiedy odjechał chyba 200 metrów od przejścia granicznego, zatrzymaliśmy samochód. Ochłonąć, popatrzeć. Ja wiem, że Jacek nie rozstaje się z tankietką. I trochę czasu upłynęło, zanim go przekonałem do tego, że słuchaj, no pożycz nam ją, ponieważ musimy wziąć wymiary, musimy wymierzyć wszystkie płyty pancerne, które nam brakują, to Jacek powiedział tak, pamiętaj Tomek, ona musi jeździć. Kiedy po miesiącu tą tankietkę odbierał i nasza już można powiedzieć była uzupełniona w te brakujące płyty, to też opowiedział mi taką historię. Mówi, wiesz, mówi, trzy razy płakałem z powodu tankietki. Pierwszy raz, kiedy ją znalazłem w Norwegii, ponieważ też sprowadził tą swoją tankietkę z Norwegii. Drugi raz, kiedy
statek przybił do polskiego portu i w czasie rozładunku gąsienice dotknęły polskiej ziemi. I trzeci raz, kiedy już wyjechała podczas inscenizacji nad Bzurą. 2 lata trwały prace, żeby go zrekonstruować, ale zanim do tego doszło, pokusiłem się o coś takiego, że na którejś inscenizacji bitwy nad Bzurą przywiozłem tego TKS-a dzień wcześniej, schowałem w krzakach. Nie mówiłem organizatorom o tym. I w momencie, kiedy trwała inscenizacja, ten TKS wyjechał. Był przygotowany już samochód pomocy drogowej w innych krzakach, żeby podjąć ten pojazd, kiedy już przejedzie przez pole bitwy. Udało się, wszyscy widzowie mogli po kilkudziesięciu latach zobaczyć ten pojazd w ruchu, legendarny, nieomal można powiedzieć, aż tu nagle zniknął. Tankietka trafia do Artura Zysa, mojego przyjaciela w Pławcach, i tam rozpoczyna się praktycznie remont. Rozbieramy wszystko w drobny mak. Tankietka praktycznie zostaje rozłożona tak, jakbyśmy rozłożyli karton. Wszystko jest poukładane, białą kredą zaznaczamy pęknięcia, czyli te elementy, które trzeba wzmocnić, zespawać, zeszlifować i ponownie poskładać. Pierwszy raz tankietka została zaprezentowana 1 czerwca 2013 roku. Jeszcze tak się zdarzyło, że Norwegowie, oficerowie norwescy z muzeum w Oslo, tego muzeum wojskowego norweskiego, przyjechali do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Tankietka jeszcze wtedy nie była pomalowana, ona była jeszcze w takim kolorze podkładowym, ale chcieliśmy pokazać Norwegom, że w przeciągu roku został zrobiony pojazd, no z ruiny został przywrócony, powstał jak Feniks z popiołów. I proszę mi wierzyć, fajnie było zobaczyć miny tych oficerów, to są naprawdę wspaniali ludzie, kiedy zobaczyli tą tankietkę w ruchu. Jeszcze zanim tego TKS-a z Norwegii sprowadziłem, udało mi się wykopać w województwie łódzkim trochę części do takiego pojazdu. Ja nawet nie wiedziałem, do czego to jest, ale mówię, na wszelki wypadek, niech sobie na regale to spoczywa i czeka. I okazało się, że bardzo słusznie. Później te części posłużyły do tego, żeby zbudować następny taki pojazd. Pojazd, gdybym tak miał powiedzieć, pochodzi z 4 pól bitewnych w naszym kraju, czyli Chorążka koło Rososzycy, powiat Warta, Wolacy Rusowa koło Głowna, Seroczyn i Ćmińsk, województwo świętokrzyskie. To wszystko udało się skompletować, poskładać, poskręcać. Jest drugi taki pojazd właśnie z tym karabinem NKM, czyli najcięższy karabin maszynowy. Polscy wojskowi, obserwując rozwój broni pancernej, już na początku lat 30. doszli do wniosku, że przynajmniej część tankietek powinna posiadać uzbrojenie umożliwiające zwalczanie pojazdów pancernych. Po wielu testach wybór padł na nowy, opracowany w 1938 roku przez inżyniera Bolesława Jurka, najcięższy karabin maszynowy kalibru 20 mm, który zapewniał lepszą przebijalność pancerza niż konstrukcje zagraniczne. W Wojsku Polskim kilkadziesiąt egzemplarzy tych wozów wyposażono w najcięższy karabin maszynowy 20-milimetrowy, nadzwyczaj skuteczną broń do zwalczania niemieckich wozów bojowych. Czołgi z NKM-ami należało wysunąć do przodu po to, żeby zapewnić im większą zdolność penetracji pancerza ze względu na skrócenie dystansu. Natomiast czołgi z karabinami maszynowymi rozmieszczone 50 do 100 metrów z tyłu zapewniały im osłonę.
Ognia! Panowań! Stworzenie dokumentacji by nie było możliwe, gdyby nie wzorowa współpraca z Muzeum Wojska Polskiego. Trwało to kilka lat tak naprawdę. Kompletowanie całej dokumentacji, która była nam potrzebna. Zbudowaliśmy go w ten sposób, że mając szczątkowe informacje dostępne, czyli jakieś rysunki, które się zachowały, bo są takie, mając szerokie grono przyjaciół wśród rekonstruktorów, wśród kolekcjonerów, wielokrotnie wypożyczaliśmy części, które ktoś miał, ktoś mógł nam odkręcić od jakiegoś pojazdu, czy mógł nam pożyczyć. Udało się przekonać na przykład pana Kopczyńskiego, który nam wypożyczał różne elementy. Tak systematycznie od tego tam 2008-2009 roku ta ilość tych części była coraz bardziej bogata. Udało się dokupić rozrusznik, prądnicę, gaźnik, aparat zapłonowy. W Mannheim kupiliśmy, ja przechodzę koło straganu i widzę na ladzie leżący wentylator od polskiego TKS-a. Nadszedł moment, kiedy mogliśmy to wszystko w całość połączyć i właśnie wykorzystując ten CAD, projektowanie 3D, udało się ten pojazd stworzyć. Podczas budowy tankietki, tej kopii tankietki, stosowaliśmy technologie właściwe dla epoki, kiedy ta tankietka powstawała. Przede wszystkim chcieliśmy otworzyć pojazd, zbudować taką replikę, która nie będzie dawała podstaw do jakiejkolwiek dyskusji, czy to jest oryginał, czy nie, czy coś jest dobrze zrobione, czy nie. Bardzo ciekawą sprawą w THS-ie jest ogniwo gąsienicy, które jest przede wszystkim zbudowane z wyjątkowego materiału. Jest to stal Hatfielda. Jest to stal, która podczas pracy utwardza się. Dzięki temu ta gąsienica podczas jazdy jest odporna na ścieranie. Jednocześnie nie jest krucha, nie pęka, chociaż jest to odlew. To jest stal, która w swoim składzie zawiera 12-14% manganu. Musieliśmy, nie znając tego składu, to otworzyć go. Tutaj jest tak jakby można to nazwać inżynierią odwrotną takiego przepisu na stworzenie tego składu odlewu. Okazało się, że na prowincji są jeszcze odlewnicy, którzy znają te technologie i byli dla nas, byli naszymi nauczycielami. Wytworzenie modelu tego ogniwa też oparliśmy o skanowanie 3D. Czyli tutaj taka inżynieria odwrotna najbardziej zaawansowana, jeżeli chodzi o TKS-a właśnie. Czyli mając gdzieś to stare ogniwo, oryginalne, wypracowane niestety, musieliśmy też to uwzględnić przy projektowaniu, że to ogniwo już jest zużyte, że ma pewne odkształcenia, część, podstawa tego ogniwa jest już starta, więc to wszystko wymagało przemyślenia i uwzględnienia w projekcie. Natomiast nam przyświecała taka idea, żeby ten pojazd pokazać w ruchu podczas inscenizacji, żeby ludzie mogli docenić, jak ta polska myśl techniczna była wysoce zaawansowana, bo jest to mały pojazd, jak się na niego patrzy, można powiedzieć taki niepozorny, natomiast on bardzo dał się we znaki Niemcom w czasie II wojny światowej, okupantowi. Po prostu jego zwrotność, jego szybkość były niepokonanymi atutami. Trudno sprawdzić rzeczywiste możliwości pojazdów historycznych. Nawet jeżeli zachowałaby się do naszych czasów kompletna tankietka w znakomitym stanie technicznym, byłby to unikalny eksponat mający ponad 80 lat. Nikt nie odważyłby się go zniszczyć na testach terenowych. I tu przychodzi z pomocą inżynieria odwrotna. Dzięki niej na torze pojawił się fabrycznie nowy pojazd z lat 30. XX wieku.
zobaczenie go to jedno, a usłyszenie dźwięku silnika, powąchanie spalin, które za tym czołgiem się unosiły. To było coś. Na potrzeby testów powstał tor zbudowany w oparciu o regulamin zawodów techniczno-bojowych w jednostkach broni pancernych z 1938 roku. Pomimo pewnych uproszczeń i skrócenia trasy, zawiera on większość przeszkód, jakie miały do pokonania ówczesne załogi. Przejazd przez leje po wybuchu pocisku artyleryjskiego 120 mm. Rowy strzeleckie. Przejazd przez las o pniach niemożliwych do powalenia przez czołg rozpoznawczy. Wały ziemne o nachyleniu 35 stopni. Przejście przez drogę z rowami przydrożnymi. Przeszkody zostały opracowane tak, aby wykorzystać maksymalne parametry pojazdu. Zła technika jazdy lub nie w pełni sprawny czołg powodowały, że tor stawał się niemożliwy do pokonania. Czas porównać znaną z historycznych opisów teorię z praktyką. Z małym wyjątkiem. Załogi tankietek pokonywały tor w maskach przeciwgazowych, patrząc wyłącznie przez wizjery w zamkniętych okienkach. W trakcie przejazdu żołnierze musieli usuwać wymyślone przez egzaminatorów niesprawności. Na przykład wymienić zaznaczone kredą ogniwo gąsienicy, rozłożyć i oczyścić gaźnik lub rozłożyć i złożyć karabin maszynowy w trakcie jazdy. My postaramy się po prostu przejechać ten tor. Założenia teoretyczne, które znaleźliśmy w przedwojennych dokumentach, dzisiaj praktyka w pełni, w całej rozciągłości potwierdziła. Jest się czym pochwalić, bo jak na skalę możliwości ówczesnego państwa zrobiliśmy bardzo dużo. I bynajmniej nie tylko ten czołżek, czyli tankietka, świadczy o tym, ale również jego starszy brat, czyli najlepszy czołg pierwszego okresu II wojny światowej, słynny 7TP. Było ich jednak zbyt mało, żeby mogły równoważyć potencjał broni pancernej przeciwników. Wśród niemieckich żołnierzy tankietki zyskały miano pancernych karaluchów. Zwinnych, niebezpiecznych, trudnych do trafienia. Niestety większość pojazdów, nadal uzbrojonych jedynie w karabin maszynowy, była bezbronna wobec czołgów przeciwnika. Chciałem, żeby tata dożył takiej sytuacji, kiedy będę mógł mu pokazać chociaż pół pluton tych tankietek. Thank you.
Historię musimy przekazywać młodemu pokoleniu, tak? To ono ma nią nieść dalej. Ciekaw jestem, co będzie dalej. Może trafi się kolejny wyjątkowy pojazd, daj Boże, polski znowu. Do dziś zachowało się zaledwie kilka egzemplarzy tej niezwykłej konstrukcji. Przez ponad 60 lat gąsienica żadnego z ocalałych pojazdów nie dotknęła polskiej ziemi. Ale nigdy o nich nie zapomniano.